jak znaleźć perłę w klubie, czyli konkursy klubowe. Kogo ten temat interesuje? Słuchajcie, niektórym zabrakło chyba rąk, bo chcieliby występować w kilku językach. Dokładnie. I jeszcze zanim zapowiem konkretnie tę sesję, to proszę o taką rzecz. Po zakończeniu tej sesji zostajemy w tej sali. Dołączają do nas te osoby, które są teraz podczas sesji w innych salach i będziemy mieli niespodziankę i oficjalne zakończenie dzisiejszego dnia. Obecność jest nie tyle obowiązkowa, ile wskazana ze względu na niespodziankę, którą zapowiemy po tej sesji. Czyli przechodzimy do tematu, jak zaplanować, przygotować i przeprowadzić dobry konkurs przemówień publicznych w klubie. Czyli dowiemy się, co jest celem konkursu klubowego, kto poza osobami, które występują i przemawiają, powinien być genialnie przygotowany, jak wyglądają ramy czasowe przygotowań, o czym pamiętać przed, w trakcie i po konkursie oraz jakie najlepsze praktyki przy okazji konkursów stosować. I wystąpi osoba, która w temacie konkursów ma bardzo wysokie dokonania, mianowicie po pierwsze, była wielokrotną sędziną mistrzostw Europy w przemawianiu publicznym. Po drugie, szkoliła na każdym z dotychczasowych TLI w Polsce. Po trzecie, była wielokrotną mistrzynią i wicemistrzynią konkursów przemawiania w poprzednim naszym okręgu C aż w trzech językach. Udzielała się również w całej organizacji Toastmasters i była Division C Governorem w 2009 i 2010 roku. I była wtedy wyróżniona tytułem Division Governor of the Year. Ale wisienka na torcie. Pierwszy i dotąd jedyny Distinguished Toastmasters. Monika Królak, zapraszam! Czy macie jeszcze ochotę uczyć się czegokolwiek o tej porze? Naprawdę? Myślałam, że nie macie. A może niektórzy z was woleliby pojechać do domu i oglądać kolejne show. Jak oni śpiewają, jak oni tańczą na lodzie, jak oni gotują. W Niemczech mamy też taki program Germany Next Top Model. Może to? Ja się śmieję, że niedługo będzie program Jak oni siusiają przez dziurkę od klucza. Macie jeszcze ochotę na jakiekolwiek show telewizyjne? I bardzo dobrze, bo za chwilę dowiecie się, jak przygotować prawdziwe show. Show, które wywołuje emocje, łzy wzruszenia, śmiech radości, w których nie ma sfałszowanych SMS-ów, których są prawdziwe, poruszające nasze serca, emocje, fantastyczni uczestnicy. Chcecie wiedzieć, jak przygotować takie show? Naprawdę, ale głośniej, głośniej, w ogóle was nie słyszę. Nie jedliście obiadu. Jeszcze raz. Dobrze, to teraz zaproszę trójkę moich wspaniałych asystentów, którzy będą mi pomagać. I na początku prosimy. Panowie przyjechali do nas z baletu telewizyjnego i teraz na początek pokażą wraz ze mną, jak mogłoby wyglądać show Maestro Muzyka! Płacimy tym panom. To jest jakieś nieporozumienie.
wcześniej w trakcie prób rozmawialiśmy, co państwo macie tutaj robić. Przede wszystkim, ja nie wiem, czy ja mówię po chińsku? Czy napisy tam były po chińsku? No chyba po polsku się komunikujemy. Dobrze. Koniec. Nie będzie żadnych show śpiewanych, tańczonych. Teraz będziemy mówić o tym, jak przygotować show w waszym klubie. Czyli jak przygotować, przede wszystkim jak zaplanować, przygotować i przeprowadzić konkurs wystąpień publicznych. Dlaczego show? Poproszę maestro teraz o nasze punkty. Dobrze, ja będę... Dlaczego to ma być show? To musi być naprawdę show! Dlatego, że są trzy cele przeprowadzania konkursu w klubie. Po pierwsze, chcemy, żeby osoby, które są już zaawansowane i te osoby, które chcą pokazać się w konkursie, spróbować swoich sił, w nim wystartowały. Tylko jeżeli będzie to show, to przyciągniemy takie osoby. Po drugie, chcemy, aby nasz konkurs klubowy promował działalność Toastmasters i działalność naszego klubu. Więc to znowu musi być show, żeby goście przyszli i powiedzieli: wow, chcę wstąpić do Toastmasters. I po trzecie, co jest jeszcze celem konkursu klubowego? Kto wie? Wygrać. Wygrać też. Ale dla osób, które nie uczestniczą. Dokładnie, nauka poprzez obserwacje. Czyli pamiętajcie, to musi być show. I dzisiaj troszkę wam opowiem, jak przygotować takie show. Co zrobić, żebyśmy mieli mnóstwo uczestników. Żebyśmy wyszli i powiedzieli: wow, to było to. Pomożesz mi przerzucać, bo mi będzie troszkę łatwiej, jak dobrze. Tak. Już była mowa o celach, jakbyś troszkę dalej przesunął. Czy wiemy wszyscy, jakie są konkursy i kiedy się odbywają? Nie, niektórzy mówią, że wiemy. Andrzej, proszę bardzo. Wstań! Poczekajcie, pobiegnę do niego, dam mu mikrofon. Tylko tak krótko. Gdyby ktoś mnie nie znał, Andrzej Podgoreczny, to jest PR. Słuchajcie, wiosną mamy przemówienia humorystyczne oraz ewaluacje, a na jesieni mamy przemówienia i gorące pytania. Albo odwrotnie. Dziękuję bardzo. Dobrze, czyli mamy dwa razy w roku konkursy. Okaże prawo roku, na wiosnę i na jesieni dwa konkursy. Konkursy odbywają się w każdym klubie Toastmasters na całym świecie. Sprawmy, aby nasz konkurs był show, aby to do nas przyszli goście. Poprosimy dalej. To teraz pytanie jest, kto może być na scenie? No nie, na litość boską, na pewno nie ci panowie. Ja nie wiem, za co w ogóle im zapłacili. Po programie porozmawiam z nimi. Panowie, lecę po premii. Nie ma w ogóle mowy, to miał być porządny balet. Podobno to są soliści z teatru tutaj narodowego, z baletu. Ach, nie będę już nic komentowała. Kto na scenie? Jak myślicie, kto powinien być na scenie? To teraz potrzebuję kilku ochotników, kilka odważnych osób. Zapraszam was, szybciutko, przybiegnijcie tutaj do nas, do mnie. Tak, tak, oklaski dla nich. Troszkę szybciej. No i proszę państwa, klasyczna sytuacja, która ma miejsce w klubach w Polsce. Jak zwykle, panowie zgłaszają się do konkursów, a panie nie. Co się dzieje? Panowie, co? No, a panie, no przecież macie takie wspaniałe tematy. Kilka pań. To zapraszam. O, mamy wreszcie perełkę. Jeszcze jedną panią. Poproszę tak dynamiczniej. Zwłaszcza, że koleżanka ćwiczyła dzisiaj język ciała na warsztacie zaawansowanym wcześniej. To ona nie ma. Zobaczcie, to są główne osoby podczas konkursu. Nasi uczestnicy, osoby, które pięknie przemawiają, bo nasze show dotyczy przemawiania. Nie tańczenia, nie skakania, nie gotowania, tylko przemawiania. Brawa dla ochotników. Ochotnicy mogą już zejść ze sceny. Nie było strasznie. Nie było nagród. Nagrody będą później. Możesz się zgłosić.
Dobrze. Ale wiecie, co zauważyłam? Wy strasznie słabo klaszczecie. A co jest bardzo ważne w oryginalnym, porządnym show? Świetna publiczność i gorące oklaski. Więc teraz jeszcze raz dla tych uczestników, którzy tutaj byli, porządne oklaski. I tak właśnie to powinno odbywać się podczas konkursu. Czasem zdarza mi się być w jakimś klubie i podczas konkursu jest takie... No tak. Nie! Energicznie! Proszę zjeść wcześniej kolację albo obiad i porządnie naprawdę oklaskiwać osoby, które się przygotowały. Dobrze. Kto poza uczestnikami jeszcze znajduje się na scenie podczas konkursu? Prowadzący. Świetnie. Ja nikogo nie będę wyciągała na scenę. Zaprosiłam, tak jak Tomek z Łodzi, ja też mam swoich. Moi kumple przyjechali dzisiaj ze mną. Nasz prowadzący. Co robi prowadzący? Prowadzi konkurs, tak? Czyli w dniu konkursu. Tak, trzyma dyscyplinę. Ale w dniu konkursu informuje publiczność o regułach dotyczących konkursu. Mówi, kto będzie występował, jaka jest kolejność. Zapowiada uczestników konkursu i po każdym przemówieniu daje jedną minutę sędziom na ocenę. Co jeszcze robi osoba prowadząca konkurs? Show, tak, owszem. Dokonuje jeszcze briefingu, to chyba po polsku jest odprawa. Kto mi z polskiego klubu pomoże? To jest odprawa, jak to nazywacie? Przeprowadza briefing z uczestnikami, a wywiady ktoś tu powiedział. Tomek, bardzo słusznie. Przeprowadza też w dniu konkursu wywiady, o tym będę mówiła troszkę później. No dobrze, kto jest jeszcze na scenie podczas konkursu? No ale kto jeszcze? Sędziowie ktoś powiedział, kto to powiedział? Tomek powiedział. Jest ktoś taki jak sędzia główny? Dzisiaj przyjechał ze mną. O, znasz tego, ten przyjechał z Australii. Od mistrza świata w przemówieniach publicznych. Dostałam go w Poznaniu, ale dzisiaj jako mój asystent pełni rolę sędziego głównego. Co robi sędzia główny? Skacze, ktoś to powiedział. Proszę? No też, dobrze. Sędzia główny przede wszystkim wybiera jeszcze dobiera przed konkursem sędziów, cały skład sędziowski. Tam mamy przynajmniej 5 osób. Sędzia główny, tak jak wspomniał Andrzej, dobiera sędziego rozstrzygającego. To jest taka osoba, że jeśli zdarzy nam się remis, będą 2 pierwsze miejsca, 2 drugie, czy tak, no 2 trzecie raczej chyba się niekoniecznie zdarzy, to taka osoba, to głos takiej osoby wtedy się liczy. Czyli tak naprawdę nie wiemy nigdy, kto jest sędzią głównym, to jest informacja utajniona. Co jeszcze robi sędzia główny? No rozstrzyga spory, tak, ale jeszcze ma inne osoby funkcyjne. Liczący głosy. O, świetnie, kto to powiedział? To on. Super, idealnie, tak. Jeszcze dobiera sobie osoby, 3 osoby, które będą liczyły głosy. No ktoś musi tak naprawdę zliczyć, tak, żeby wskazać pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Dobrze, zostawiamy na razie sędziego głównego. Jesteśmy kto na scenie? Kto jest jeszcze na scenie, ale tak w tle? Nie widać tych osób, może koniecznie na scenie. Chronometrażyści, czyli osoby, które liczą, mierzą czas. Kto jeszcze? Sierżanci, powiedziała Ania. Oczywiście, że tak. Jak można przeprowadzić konkurs, jeżeli nie mamy osoby, która będzie wprowadzała uczestników na salę? Tak, wbrew pozorom to bardzo ważna funkcja. Kto jest jeszcze? Słuchajcie, bardzo ważna funkcja. Wiele osób o tym zapomina. Jeżeli mamy konkurs oceniania przeprowadzony na wiosnę, to potrzebny jest nam tak zwany target speaker, czyli osoba, która będzie wygłaszała przemówienie, a uczestnicy konkursu oceniania będą oceniali to przemówienie. I chcę, abyście pamiętali o tej roli, bo zdarzyło mi się już nieraz obserwować w klubach,
Jest za 5:19, o 19:00 zaczyna się konkurs i nagle: o Boże, nie mamy przemówienia, które będzie trzeba oceniać. Co teraz? No to jest łapanka albo polowanie na jelenia. A to nie jest dobrze. Poproszę o pomoc. Dobrze. Teraz jest takie pytanie, kto organizuje to wszystko? Kto organizuje to show? VP? Nie, no niekoniecznie. Najlepiej, jeśli będzie to organizował mały zespół. Mały, bo to nie jest jakieś duże przedsięwzięcie. Kto w tym zespole? VPED, czyli wiceprezes do spraw edukacji. Jest oczywiście sędzia główny, jest osoba moderująca. Być może jeszcze wskażmy kogoś, kto pomoże nam w zamawianiu certyfikatów czy przygotowaniu certyfikatów i dyplomów. Kogoś, kto zabezpieczy też salę, żeby mieć salę na to wydarzenie. Dlaczego jest to też ważne? Nie tylko po to, żeby uczyć się delegować, żeby ćwiczyć pracę zespołową, ale przypominam wszystkim, że na ścieżce liderskiej każdy z nas, aby zdobywać punkty, powinien być zaangażowany w różnego rodzaju przedsięwzięcia klubowe, jak na przykład konkurs klubowy. Jeśli chcesz zdobyć punkt kolejny, to współorganizuj konkurs klubowy. No dobrze. Reguły gry. Moi asystenci teraz będą mi pomagali. Przedstawiam Państwu reguły gry. Zapraszam Was jeszcze raz. Bardzo proszę, żeby teraz... Panowie, proszę nie, na miejsca, co to w ogóle jest? No co to w ogóle jest? Ja nie wiem, nie. To jest po prostu jakaś porażka z tym baletem. Nie, no już nigdy więcej, nie. Panowie, nie reguły tu jakiejś gry sportowej, nie o tym mowa. Czy w ogóle słuchajcie, co ja mówię? Ja mówię po chińsku? Mówimy o regułach konkursu. Jak przeprowadzić konkurs w klubie? Nie wiem, ja chyba za chwilę zrobię nabór na nowych asystentów. Może ktoś jest chętny? Mamy chętnych? O, proszę bardzo, Tomek jest chętny, tu koleżanka, jak masz imię? Beata jest chętna. Dobrze, na końcu pomożecie mi, rzeczywiście. Świetna jest rola tam dla Was zapisana, będę pamiętała. Nie no, ci panowie w ogóle się nie nadają. Przechodzimy dalej. Reguły gry. Maestro nam pomoże. O, nie chcę coś się przerzucić. Niektórzy nie lubią biurokracji. Reguły gry mamy dalej, tak, mamy taki punkt. Dobrze, ale ja już mogę opowiadać. Reguły gry. Gdzie szukać jest reguł, zasad dotyczących organizacji konkursów? Kto powiedział w podręczniku? Andrzej, dokładnie, słuchajcie, pokażę Wam coś. Jest mnóstwo broszurek, małych, dużych, podręczników. Ja mam tutaj broszurę z 2009 roku. Polecam sięgnięcie do nowszej. Tutaj znajdziecie wszelkie informacje dotyczące tego, jakie są konkursy, jaki jest czas konkursów, kto może startować w konkursie, a kto nie, bo nie wszystkie osoby mogą startować w konkursie. Tu znajdują się też czasy przemówień, kiedy i na jakiej podstawie może nastąpić dyskwalifikacja, ile osób liczy zespół sędziowski, kto może być sędzią i tak dalej. Polecam, nie będę celowo dzisiaj o tym mówiła, bo chcę, żebyście wreszcie zaczęli czytać. Czy wiecie, że obserwuję, tak jak i w biznesie, tak i w Toastmasters, sprawdza się zasada 80/20, a nawet więcej, zasada 90/10. 90% osób nie czyta, a wszyscy uczyliśmy się przecież czytać jeszcze w pierwszej klasie szkoły podstawowej. 10% tylko czyta i te osoby mają gigantyczną przewagę nad innymi. Wiecie, jakie to jest denerwujące? Czasami przychodzą ludzie, którzy nawet nie otworzyli podręcznika i zasypują nas, którzy już mamy troszkę więcej wiedzy, Arku, znasz to, pytaniami, tak błahymi pytaniami, że wystarczy otworzyć tę broszurę, jeszcze raz ją pokażę, i na pierwszej stronie już są informacje. Czytajcie. Jeśli nie wiecie, gdzie znaleźć informacje, zgłoście się do waszych area governors. Te osoby są po to, żeby wam pomagać i żeby podpowiadać, gdzie szukać przepisów. Bardzo dziękuję. Co jest jeszcze ważne odnośnie reguł gry, to są kryteria oceny przemówień dla sędziów. I tu jest taka jedna moja wskazówka praktyczna.
Przeprowadźcie jeszcze przed konkursem nawet dwa razy taki warsztat z oceniania przemówień. Czyli weźcie, są gotowe formularze. Mam znowu formularz, ale celowo nie przyniosłam ani w języku polskim, ani angielskim, bo nie chcę, żebyście go otrzymali ode mnie. Chcę, żebyście zaczęli wreszcie szukać w podręcznikach. Ten formularz jest w języku niemieckim. Do konkursu oceniania z mojego klubu niemieckiego. Zróbcie taki warsztat praktyczny, czyli przynieście formularze dla wszystkich osób w klubie, wyświetlcie to na górze, niech to będzie na rzutniku czy prezentacji. I na żywym przykładzie, na prawdziwym przemówieniu przećwiczcie, jak oceniać, jakie są kryteria. Ponieważ ja zauważyłam, że mnóstwo osób, które chcą sędziować w konkursie, nie wiedzą, co jest ich celem. Wiecie, co jest celem w ogóle konkursu, jeśli chodzi o sędziów? Jaka jest ich rola? Nie. Ja bardzo często słyszę, ktoś mówi, moją rolą jako sędzi lub sędziny jest ocenianie takie jak podczas spotkania klubowego. To jest bzdura! Co mówią przepisy? Twoją rolą jako sędziego jest to pick up the winner. Wybrać właśnie tę perłę. Na trzecie, na drugie i na pierwsze miejsce. Tylko to jest rolą sędziego, sędziów. Wypełnić formularz, oczywiście, oddać osobom liczącym. Dobrze, to możemy przejść dalej do czegoś takiego jak dokumenty. O, dziękuję maestro, pięknie zadziałało, co prawda bez muzyki, bez tych strasznych asystentów. Przypomnijcie mi, że im mamy nie płacić, absolutnie. Nie róbcie takiej błagalnej miny, to wam nic nie pomoże. Naprawdę, no przykro mi, ale pieniędzy nie dostanie. No jeszcze, tak, nie dostaniecie pieniędzy. Dokumenty. Kiedy produkuje się wielkie show w telewizji, oczywiście do tego jest mnóstwo dokumentów, biurokracja. I tak samo jest w przypadku konkursu, no nie ma ich co prawda tak dużo, ale są, jest jakieś pewne minimum dokumentów. Mamy dokumenty, po pierwsze dla uczestników. To są takie dokumenty, które odczytam to może po angielsku, ale przetłumaczę na polski. Jeden z dokumentów to jest Speaker Certification of Eligibility and Originality. Czyli to jest taki dokument, który potwierdza, że uczestnik napisał samodzielnie swoje przemówienie. Że jest to oryginalne przemówienie, nie ściągnięte z internetu, nie czyjeś przemówienie przerobione, że nie jest to zlepek cytatów z różnych książek, ale że jest to twoje oryginalne przemówienie i podpisujesz się pod tym. Również od uczestników zbieramy taki wypełniony i podpisany dokument jak notka biograficzna, informacja, co dana osoba robi w Toastmasters, to przyda to nam się później do interwiu. Teraz dla sędziów. Co jest dla sędziów? Dla sędziów, tak jak już Andrzej mówił, Alek potwierdzał, ja wspominałam, są kryteria oceny, są też reguły oceniania, w jaki sposób oceniamy i są też formularze dla innych osób, na przykład dla osób liczących głosy, są formularze dla osób, które mierzą czas. Przypominam, tu. Sięgnijcie do takiej broszury. Tu są wszystkie formularze i wszystkie zasady i wszystko będzie jasne, jak słońce. Dobrze. Ach, ja bym zapomniała, to jest szalenie ważne. Jakie są jeszcze, słuchajcie, dokumenty, takie już miłe, co dostajecie do ręki? Dyplomy. Po pierwsze, jeszcze przed dyplomami jest coś takiego jak certyfikat uczestnictwa. Pokazuję tutaj, zaraz, to nie jest ten, pokażę moje, z moich konkursów. Dobrze, ten, no akurat mamy po niemiecku, nie szkodzi. Certyfikat, który otrzymuje każdy uczestnik konkursu, potwierdzający, że dana osoba brała udział w konkursie. Ale oprócz tego są jeszcze dyplomy za trzecie, drugie i pierwsze miejsce. One mniej więcej tak wyglądają. Troszkę się różnią kolorami w zależności od miejsca. Dlaczego mówię o czymś tak oczywistym i pokazuję wam te dyplomy? Dlatego, że zdarzyło mi się w niektórych klubach widzieć dyplomy przygotowane na kolanie. Ktoś na kartce narysował kwiatek, napisał pierwsze miejsce i wręczył. No to jest nieporozumienie. Albo zdarzyło mi się też coś takiego, że wszyscy uczestnicy siedzieli wśród publiczności. Ktoś powiedział, teraz musimy rozdawać dyplomy. O rany, kto zajął trzecie miejsce? Zaraz. A, przypomniałam.
Pomyślałam sobie, no właśnie, ty, no to proszę bardzo, no to weź sobie tutaj, zaraz, ktoś jeszcze miał pierwsze, drugie. Nie, no to w ogóle nie w ten sposób ma się odbywać. Zabieram mój formularz. Teraz przejdźmy do miejsca i czasu. Miejsce i czas, czyli data. Musimy wyznaczyć datę konkursu klubowego, tego wielkiego, wzruszającego show. Dlaczego jest to ważne? Żeby wyznaczyć taką datę. O, podbiegnę. Pan kamerzysta będzie mnie przeklinał. Trudno, powiedz. Żeby wszyscy przyszli w tym samym czasie. Żeby przyszli w tym samym czasie. Dobrze. Co jeszcze? Żeby się przygotowali. I teraz słuchajcie, broszura, którą wam pokazywałam, mówi: konkurs należy ogłosić w terminie od 2 do 6 tygodni przed konkursem. Moje doświadczenie pokazuje, to jest stanowczo za mało, ponieważ każdy z nas pracuje, każdy ma zobowiązania rodzinne, inne, społeczne. Dlatego ja mówię z doświadczenia, najpóźniej ogłosić termin konkursu klubowego należy 2 miesiące przed konkursem. To jest najpóźniej. A najlepiej, kiedy planujecie cały kalendarz na rok toastmasterowy, wyznaczyć daty. Miejsce może się jeszcze zmienić, ale wyznaczyć daty i się ich trzymać i powiedzieć do uczestników, zapiszcie sobie datę, czyli po angielsku please save the date i trzymać się tego. To jest zwłaszcza ważne dla osób, które biorą udział w kilku konkursach i na przykład muszą być w różnych 2 obszarach. Ja jestem taką osobą. W Warszawie czy gdzieś tu będę startować w języku polskim, angielskim, ale zupełnie gdzieś indziej muszę pojechać, żeby startować w języku niemieckim. Jeżeli ktoś mi powie tydzień przed konkursem, kiedy jest konkurs, przykro mi bardzo, ale nie mogę uczestniczyć w konkursie. Chcę wiedzieć to przynajmniej 2 miesiące wcześniej. I tak też traktujmy poważnie wszystkich innych uczestników. Miejsce. Słuchajcie, no znowu banalna sprawa. Ludzie mówią, o rany, my się spotykamy tu, na przykład na twardej albo w jakiejś restauracji, więc my wiemy, gdzie jest konkurs. Nie, to nie jest takie oczywiste. Trzeba ludziom powiedzieć, jakie to jest miejsce i sprawdzić z właścicielem budynku, czy z kimś, kto nam wypożycza salę, czy ta sala rzeczywiście będzie wolna. Bo zdarzyło się to przecież w moim klubie angielskim, prawda? Moi członkowie potwierdzą. Wieczorem myśleliśmy, że będziemy mieli salę na dole, ładną, dużą, a na następny dzień, kiedy był konkurs, okazało się, że nie mamy sali, bo właśnie Orange organizuje szkolenie dla swoich pracowników w naszej sali. Pamiętajcie o zabezpieczeniu sali. I pokoju dla sędziów, żeby mogli się naradzać? Tak? I kantować? Nie. Jeszcze jedna bardzo ważna informacja. Znowu praktyczna. Nie znajdziecie jej w tym podręczniku, który pokazywałam, tylko ja wam powiem naprawdę z własnego doświadczenia. Wiecie, że po konkursie klubowym przechodzimy na wyższy poziom, poziom area, czyli obszaru. Warto, aby data była tak ustalona, żeby przerwa między tymi konkursami nie była większa niż 3-4 tygodnie. Ja doświadczyłam takiej sytuacji, że konkurs klubowy był w połowie lutego, a na poziomie obszaru, czyli ten następny stopień, dopiero w połowie kwietnia, czy nawet na koniec kwietnia. To jest fatalny układ, ponieważ mówca musi być w szczytowej formie na cały czas konkursów. To jest zupełnie tak jak podczas zawodów sportowych. Oglądacie zawody sportowe czasem? Jakieś igrzyska olimpijskie, zawody lekkoatletyczne. Tam ci ludzie się przygotowują i potem jest jakiś okres czasu, kiedy oni startują i zdobywają dobre miejsca, ale pod warunkiem, że to nie jest tak, że ktoś, nie wiem, biegnie czy skacze w styczniu i potem dopiero w maju. To nie ma sensu. Pamiętajcie o tym, dajcie możliwość waszym dobrym uczestnikom, żeby na wyższym poziomie znowu zdobyli dobre miejsce i godnie reprezentowali wasz klub. Czyli nie 2 miesiące, 3-4 tygodnie. Dobrze, to poproszę o przejście. O czym pamiętać? Teraz będzie kilka praktycznych uwag. Ja wezmę sobie jednak ściągawkę. No właśnie, mówię o tym, o czym pamiętać, czyli sama mogłabym zapomnieć. Ale poproszę jeszcze tutaj moich asystentów na środek. Zaproszę może, nie, jeszcze nowych nie, moich, tak, no panowie, no jakoś muszę, no jestem skazana na was. I jeszcze tutaj poproszę, żebyście troszkę zaktywowali naszą publiczność.
myślałam, że oni naprawdę jakieś wnioski wyciągnęli, czegoś... Nie, absolutnie. Proszę, proszę, nie, z powrotem. Nie wiem, to jest jakieś nieporozumienie. Ja muszę jakąś stycharkę tu wziąć na pewno, asystentka. A co to w ogóle za baletki są? Ja nie wiem, to są baletki jakieś niewyczyszczone, brązowe, czarne, co to w ogóle jest? Dobrze. To teraz jesteśmy dzień przed konkursem klubowym, wszystko jest przygotowane, zapięte na ostatni guzik, tak nam się wydaje. Co powinniśmy sprawdzić dzień przed konkursem? Kto wie? Wszystko. Dobrze, na pewno to uwaga, będę podpowiadać. Proszę? Bardzo dobra uwaga, nawet jest na mojej kartce. Sprawdzamy, czy wszyscy uczestnicy, speakerzy, tak, osoby przemawiające, mogą przybyć na konkurs, czy ktoś się w ostatniej chwili nie rozchorował. Czy ciasto upiekli? Kto? Mówcy? Publiczność! Oczywiście, czy upiekli ciasto? Czy będzie poczęstunek w kącie? Dobrze. To jest co prawda punkt, którego nie ma tutaj w broszurce, ale przyjmujemy to, prawda? Tak jest. Grażynko, świetny pomysł. Sprawdzamy, czy mamy wydrukowane wszystkie formularze. Wydawać się wam to może dziwne, śmieszne, a wręcz głupie, co teraz mówię, ale naprawdę w co drugim klubie Toastmasters, a odwiedziłam ponad 50 klubów Toastmasters w Europie, zdarza się taka sytuacja podczas konkursu, że ktoś mówi: o rany, ale tego formularza to właśnie nie wydrukowaliśmy, albo wydrukowaliśmy kryteria oceny dla sędziów, ale nie do tego konkursu, co trzeba. I co teraz? Albo mamy wersję angielską, ale właśnie mamy konkurs w języku polskim i nasi sędziowie nie potrafią dokładnie, tak, zrozumieć wszystkiego po angielsku, co będzie teraz. Więc sprawdzamy, czy mamy wszystkie formularze. Sprawdzamy też, czy mamy wszystkie certyfikaty uczestnictwa. Jeszcze raz, to jest coś takiego. Każdy uczestnik konkursu powinien dostać certyfikat uczestnictwa. Nie narysowany na kolanie, tylko coś, co jest zgodne ze standardami Toastmasters. Sprawdzamy, czy mamy dyplomy. Sprawdzamy, czy uczestnicy potwierdzili, to już była mowa. Sprawdzamy, czy oczywiście są sędziowie i przede wszystkim sędzia główny i osoba moderująca. To, co już mówiłam, sprawdzamy, czy mamy target speakera. A, jeszcze jedna rzecz, o czymś zapomnieliśmy. No i jest cisza na sali. Mój asystent robi wielkie oczy. Bardzo dobrze. Sprawdzamy, czy mamy pytanie do konkursu gorących pytań, czyli table topics. Nieraz już mi się zdarzyło, przychodzę na konkurs, ktoś mówi: nie, no zapomnieliśmy. Nie ma konkursu, nie ma teraz pytania do konkursu. O rany, może masz jakiś pomysł, Monika? Na jakie pytanie uczestnik ma odpowiadać? Może coś ci przyjdzie do głowy? Nie, proszę przygotować wcześniej, włożyć do koperty, zakleić kopertę, a jeszcze lepiej, to jest rozwiązanie, które stosujemy w klubach w Niemczech, przygotujcie 3 pytania, włóżcie do kopert 3, zaklejcie i niech pierwsza osoba, która występuje, po prostu wybierze. Ale to jedno pytanie już potem jest dla wszystkich uczestników, a nie uproszę. Warto skonsultować pytanie, jeżeli dajemy pytanie komuś do przygotowania z osobami trochę bardziej doświadczonymi, bo ja kilka razy słyszałam pytania, które się nie nadają do konkursu gorących pytań, czyli nie są zgodne z zasadami, to warto zrobić. To jest bardzo słuszna uwaga, Aniu, dziękuję bardzo. Tak właśnie jest. Pierwszy to o tym możemy później, jakie to są zasady. Osobami, które już organizują konkurs, mają więcej doświadczenia, są takie osoby w klubie. Tak, bo czasami pytanie, ja wam podam przykład. Pytanie na przykład może być bardzo zawężone i w ogóle może być niestosowne. Spotkałam się z tym w jednym z klubów, było takie pytanie: powiedz nam, dlaczego nienawidzisz koloru brązowego? No to nie jest dobre pytanie na konkurs. Bo ono jest bardzo zawężone, coś nam sugeruje, to pytanie musi być szersze. Musi dać możliwość uczestnikom odpowiedzi, bardzo różnych odpowiedzi, wykorzystania kreatywności, własnych pomysłów, doświadczeń życiowych. Czyli nie takie zawężone pytanie. To teraz proszę maestro o dzień. Dzień konkursu. Nie. Panom dziękujemy. Nawet się nie szykujcie tu na dzień konkursu. Absolutnie. W ogóle nie ma mowy. Co się dzieje w dzień konkursu? Na co mamy zwrócić uwagę i o czym pamiętać? Czy pana śnieg?
No tak, czasami podczas wiosennych konkursów pada śnieg. I co wtedy? I wtedy ktoś może nie dojechać. Właśnie. I trzeba może zadzwonić i spytać, czy jest już w drodze. Bo i tak może być. Dobrze. W dniu konkursu to teraz są bardzo ważne punkty. Po pierwsze, powinniśmy zebrać wszystkie dokumenty od uczestników, wypełnione i podpisane. Moi drodzy, nikomu nie wolno jest wystartować w konkursie, dopóki nie odda wszystkich dokumentów wypełnionych. Radzę tego przestrzegać. Sprawdzamy to, co Piotr powiedział, czy są wszyscy uczestnicy, czy nikt nie utknął w śniegu na przykład. I teraz bardzo ważna rzecz. Przeprowadzamy tak zwany briefing uczestników oraz sędziów. Briefing z uczestnikami przeprowadza osoba moderująca konkurs. I na czym polega taki briefing? Przypomina się krótko zasady konkursu, jaki jest czas, kiedy może nastąpić dyskwalifikacja, gdzie wolno jest uczestnikom przemawiać, czyli tak zwany speaking area, tak? Pokazujemy, że na przykład odtąd do pierwszego rzędu wolno ci przemawiać. Jeżeli wyjdziesz dalej, to już będzie niedobrze. Również polecam, jeżeli kiedykolwiek będziecie moderować konkurs, sprawdźcie dokładnie, jak się wymawia imię i nazwisko każdej osoby. Już nieraz spotkałam się z problemami, że ktoś mnie zapowiedział jako, to było akurat w Niemczech, nie w Polsce, jako Marika. Myśleli długo, wymyślili Karolak. Powiedziałam, no nie, no to jest taki aktor, ale to nie ja i nie jestem Marika. Więc sprawdźcie, zwłaszcza jeżeli mamy nazwiska tak, z innych języków, jeszcze raz sprawdźcie tytuły, bo czasami ktoś w ostatniej chwili zmienia tytuł przemówienia. I podczas briefingu losowana jest kolejność przemówień. Kto będzie przemawiał jako pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i tak dalej. No, tu dużo zależy od szczęścia. Ja podczas Mistrzostw Europy w przemawianiu w języku niemieckim wylosowałam pierwsze miejsce. I byłam przerażona. Ale nie szkodzi, tak? Zdobyłam Mistrzostwa Europy. Więc nie martwcie się, jeżeli wylosujecie jedynkę. Nie jest wcale tak źle. Natomiast briefing z sędziami przeprowadza sędzia główny. I tu są podobne reguły, czyli przypomina wszystkie reguły dotyczące konkursu, jakie są kryteria, jaki jest, gdzie siedzą osoby, które też czas mierzą i przypomina nazwiska uczestników wszystkich. Co, o czym jeszcze pamiętać należy podczas samego konkursu, już podczas prowadzenia konkursu? O, to jest świetna uwaga dla Andrzeja. Czy chronometrażyści są dobrze widziani przez uczestników? Dokładnie. Trzeba im dobrze pokazać, gdzie siedzą takie osoby i jak będą sygnalizowały czas. Ale ja jeszcze myślałam o czymś innym. Jeżeli prowadzicie konkurs, to pamiętajcie, po każdym przemówieniu jest ile? Jedna minuta ciszy dla sędziów. I o tym osoba moderująca konkurs musi przypominać. I po wszystkich przemówieniach co się odbywa? Przerwa. Aplauz? After party. Nie, to trochę później, Aniu. Wywiady, dokładnie. Wywiady z uczestnikami. Pamiętajcie, to jest, po co robimy też te wywiady. Chcemy poznać uczestników, ale chcemy, aby osoby, które będą liczyły głosy od sędziów, miały czas, aby te głosy zliczyć. Czyli krótkie wywiady i tu wykorzystujemy właśnie tę notkę biograficzną. A co się dzieje już po tym, jak... Aha, jeszcze, podczas wywiadów są wręczane certyfikaty uczestnictwa. A co się dzieje, jak już wszystkie głosy są zliczone, to co? Ogłoszone są wyniki, wreszcie mój asystent się do czegoś przydał. Bardzo panu dziękuję, być może pan dostanie pieniądze po tym programie. Może dostanie pan nawet premię, kto wie, tak jak w naszym rządzie, którzy dostają premię. Słuchajcie, i tu... Chcę, żebyście zapamiętali jedną rzecz. Wręczanie dyplomu powinno się tak odbywać, jak podczas zawodów sportowych. Nieraz, nawet na tej sali, oglądałam sytuację, że ktoś mówi, no dobra, no to teraz trzecie miejsce, pomachaj dyplomem, zejdź ze sceny, do widzenia. No to teraz drugie miejsce, fotografujemy z dyplomem, usiądź sobie na miejsce, do widzenia i pierwsze. Czy tak się odbywa wręczanie medali? No nie! No ludzie, co to w ogóle jest?
Najpierw mamy trzecie miejsce, ta osoba tam zostaje, tak? Burza oklasków, proszę burza oklasków. Burza oklasków. Osoba została. Zapraszamy osobę z drugiego miejsca. Nie, jeszcze nie. Napięcie rośnie. Co możemy jeszcze robić? Możemy jeszcze więcej klaskać. Jeszcze więcej klaskać. Jeszcze więcej klaskać. Dobrze. Zapraszamy osobę z drugiego miejsca. Wręczamy dyplom. I teraz przyszedł moment na pierwsze miejsce. Co możemy zrobić poza oklaskami? Możemy tupać. No to tupiemy. Tak porządnie. Słuchajcie, tupiemy. Tak to się mniej więcej odbywało na Mistrzostwach Europy. Tupiemy. Ludzie tupią. Teraz zaczyna się mówić po polsku. Ludzie tupią, klaszczą, a osoba prowadząca konkurs przeciąga, przeciąga i pierwsze miejsce teraz właśnie i ogłasza. I wchodzi pierwsze miejsce i całą trójkę mamy na środku. Tak powinno to wyglądać. Dobrze. Ja tylko zerknę. Co jeszcze się powinno wydarzyć w dniu konkursu? Nie mamy już pomysłów? Nie, jeszcze wcześniej. Zaproszenie na konkurs stopień wyżej. Tak, tak, o, bardzo dobrze. Zapraszamy na konkurs stopień wyżej. Pytamy, czy ktoś z pierwszego i z drugiego będzie mógł reprezentować wyżej. Ale jeszcze jedna ważna rzecz. Zwłaszcza w Toastmasters, kiedy robimy to wszystko w czasie wolnym. Dziękujemy, Aniu, bardzo Ci dziękuję, że właśnie to powiedziałaś. Dziękujemy wszystkim organizatorom, uczestnikom, osobom, które moderują, sędziują. Tak często o tym zapominamy w klubach. Dziękujemy tym osobom. I jeszcze jedna rzecz. Biurokratyczna, podpowiem. Wysyłamy informacje, tak, o zwycięzcach do Ariaga Vernora, żeby ta osoba wiedziała, kto z danego klubu będzie startował w kolejnym konkursie wyżej. Poproszę jeszcze jeden dosłownie slajd. No właśnie, coś się jeszcze dzieje dzień po konkursie. Proszę? Leczymy kaca po zabawie, tak? Po tańcach, Tomku. I nogi leczymy. Dobrze, o tym jak leczymy nogi Tomek wam opowie w trakcie przerwy. A ja tylko krótko dodam, że wysyłamy, czy to dzień, czy kilka dni umownie po konkursie, wysyłamy informacje do Ariaga Vernora o zwycięzcach, wysyłamy informacje na grupę lub stronę klubu i ogłaszamy o tym w klubie, kto zwyciężył. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której często zapominamy. Uwaga, przekazujemy informację zwrotną uczestnikom, a zwłaszcza tym, którzy będą reprezentowali klub wyżej, tak, aby te osoby mogły się jeszcze lepiej przygotować do kolejnego etapu konkursu, żeby mogły tak wyszlifować swoje przemówienia. I to samo, czyli też tę informację zwrotną przekazujemy do organizatorów. Dobrze, słuchajcie, wystarczy teraz teorii. Zapraszam, tak? Proszę, przekazuję. Ważna, bardzo ważna rzecz, mianowicie pewne rzeczy, pewne informacje są tajne, tak jak tajne jest to, kto jest sędzią rozstrzygającym, tak też tajne jest na przykład to, jeśli ktoś został zdyskwalifikowany, o tym się nie mówi i to nie powinno zostać przekazane. Ja może uzupełnię. Jeżeli mamy dyskwalifikacje czasowe, to nam jest wolno, powinniśmy powiedzieć, że miały miejsce dyskwalifikacje czasowe i to wszystko. Nie mówimy, kto został, nie wymieniamy z imienia nazwiska, kto został dyskwalifikowany, ale o tym, że były dyskwalifikacje, możemy jak najbardziej powiedzieć. Proszę? O fakcie, że były, tak. Dobrze, to ja teraz jeszcze raz poproszę naszych... Żeby można było protest zgłosić. Dobrze, ja poproszę jeszcze moich asystentów. Jeszcze raz tutaj. I chciałabym, żebyśmy wszyscy zapamiętali... Panowie, jeszcze na razie spokój, na razie spokój. Dostanie pan kasę, ale jeszcze proszę spokój. Chciałabym, żebyśmy wszyscy zapamiętali taką rzecz. W naszych klubach, w każdym z naszych klubów w Polsce są perły. Naprawdę są. Gdziekolwiek nie byłam, widzę, że są perły wystąpień publicznych. I te perły chcą, abyśmy je znaleźli. Ale uwaga, te perły chcą zostać, chcą być znalezione w pięknym stylu, nie byle jak. A więc uczyńcie z waszego konkursu klubowego wielkie show z emocjami, z mnóstwem wzruszeń, prawdziwe show,
A panowie teraz na końcu, wierzę też i publiczność, zademonstrują wraz ze mną, jak może wyglądać prawdziwe show. Maestro, poproszę muzykę. Zakończyliśmy kolejną sesję i teraz tylko chwila, zaprosimy osoby, które wracają.